Magda Żakowska, dobry wieczór. Luty walczy o to, by zasłużyć na miano najcieplejszego w historii pomiarów. I chociaż ciepłe chwile przeplatają się z tymi chłodniejszymi, chociażby minionej nocy, w wielu miejscach krajobraz znów zabielił się, to już w najbliższych godzinach do kraju zakradnie się wiosna. Widzimy fronty, które będą przechodziły nad Polską, za nimi popłynie znów ciepłe i wilgotne powietrze. Nadchodząca noc będzie pochmurna i deszczowa, na wschodzie początkowo opady śniegu i tam najchłodniej, bo temperatura spadać może do zera. Na zachodzie cieplej, o poranku temperatura nie spadnie tu poniżej 4 lub 3 stopni. Także niedziela będzie dniem pochmurnym, deszczowym i wietrznym. Chwilami padać może intensywnie. Na wschodzie już cieplej, w ciągu dnia będzie około 4-5 stopni. W regionach południowych słupek rtęci wzrośnie jutro do 8 lub 10 stopni. Noc w regionie także będzie pochmurna i deszczowa. Na krańcach północno-wschodnich padać może deszcz ze śniegiem. Nad ranem temperatura nie spadnie poniżej 3 stopni. Powieje silnie, chwilami porywiście z południowego zachodu. Także jutro gruba warstwa chmur na niebie, chwilami intensywne opady deszczu. Będzie jednak ciepło, na termometrach 6-7 stopni. Nadal powieje silnie z południowego zachodu, a ciśnienie powędruje w dół. Jutro na barometrach będą 994 hektopaskale. Poniedziałek nie przyniesie większych zmian, nadal dużo chmur, opady deszczu i mrzawki. Silny zachodni wiatr, a na termometrach 5-6 stopni. We wtorek po południu znów zacznie padać. Temperatura bez zmian będzie około 4-5 stopni. Wiatr osłabnie. W środę znacznie chłodniej. Nad ranem słupek rtęci spadać może do zera. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy tylko 3 stopnie. Zwłaszcza rano i przed południem pojawią się opady śniegu, czyli jednak ta zima nie daje tak łatwo za wygraną. I w przyszłym tygodniu będą jeszcze momenty, gdy pojawią się nie tylko opady śniegu, ale też temperatura w nocy nieznacznie spadnie poniżej zera. Do zobaczenia.